Boża miłość do człowieka objawiła się w tym, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak mówi Biblia, którą masz w domu. Może w twojej wersji jest zakurzona. Może nawet o niej nie myślisz, ale leży jak jakiś religijny symbol. Chcę ci powiedzieć dzisiaj coś bardzo ważnego o miłości. Nieraz w kościele słyszałeś, że miłość nie szuka swego. Jeżeli Bóg jest miłością, a jest nią, to wiesz, czego szuka Bóg? On nie szuka swojego. On szuka twojego. Bóg, wielki Jahwe, objawiony w Jezusie, szuka twojego dobra, twojego szczęścia. On chce, żeby każda dziedzina twojego życia była podniesiona. Wielki Bóg chce zdrowia dla ciebie. Wielki Bóg chce, żeby się przelewało wszystko w życiu, żebyś miał obfitość. On chce, żeby ci było dobrze. Ale wiesz, dlaczego nie możesz tego doświadczyć? Bo nie podchodzisz w jedyny sposób, jaki jest zaplanowany, czyli przez Chrystusa. Przychodzisz przez Marię. Przychodzisz przez jakieś swoje uczynki. Przez rzeczy, które nie mają znaczenia przed Bogiem. Przychodzisz nie tak, jak trzeba. W Biblii Jezus mówi: prosicie, ale nie macie, nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Do Boga się przychodzi jak do Ojca. Możesz podejść do Boga. Nie ma między wami przeszkody, bo Jezus pozbierał przeszkody z drogi. On w swoje ciało wchłonął śmierć. Jezus złamał śmierć. Jezus zwyciężył każdą chorobę. On złamał moc twojego grzechu. On złamał moc twojego grzechu. I już nic, nigdy nie stanie między wami, jeżeli tylko przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela. On chce być dla ciebie osobistym Bogiem. To nie jest jakiś Bóg. On może być twoim osobistym. Posłuchaj, powiem ci, jak ja mam, a ty zdecydujesz, czy chcesz tak samo. To jest mój osobisty Bóg. Jezus jest moim osobistym Bogiem. Rozmawiam z Nim. On do mnie mówi. Spotkałam się z Nim. Mieszka we mnie. Zamieszkał w moim duchu. Uzdrawia mnie z każdej choroby. Ja uzdrawiam każdego z każdej choroby, dlatego że On mieszka we mnie. Posłuchaj, Bóg chce być jedno z tobą. Dzisiaj nie wiem, jak ktoś umiera, to tam ktoś, nie wiem, przychodzi ksiądz na jakieś tam ostatnie namaszczenie czy cokolwiek takiego. A to nie chodzi o to, żeby na łożu śmierci sobie zawołać do Boga i to jeszcze w sumie średnio szczerze. Chodzi o to, że ty dzisiaj, tak jak tutaj idziesz, czy stoisz, czy tam siedzisz gdzieś, możesz się dzisiaj stać jedno z Bogiem. Posłuchaj mnie, jedno z Bogiem. Rozumiesz, że Bóg chce? Pytanie, czy ty chcesz? Nie myśl, że jesteś niewystarczająco dobra. Nie myśl, że wczoraj zrobiłaś coś tak złego, że nie możesz przyjść do Boga. Ani nie myśl, że bez Niego jesteś dobry i w sumie okej, nie potrzebuję Go. Słuchaj, to nie jest sztuka w dzisiejszym świecie być jakimś tam dobrym człowiekiem. Ale ty nie jesteś dobrym człowiekiem. To On jest dobrym Bogiem i musisz Go poznać. Musisz Go poznać osobiście. Wszystkie twoje dobre uczynki nigdy nie przeważą szali złych. Jezus złamał grzech. I możesz Go poznać, jeżeli tylko chcesz. On chce. Zechciej.